szlakiem pana Dariusza Kwietnia w poszukiwaniu wilkołaków i strzyk. I strzyk, czyli odkrywamy tajemnicę Dariusza Kwietnia dzisiaj. Słyszycie tą wodę? No właśnie. To spróbujemy wejść do tych podziemi tutaj. Już widzisz drabinę? Widzę tam na czekaj, bo tam spadnie. Jakoś w całości? Tak, żebyśmy to przykryli, żeby nikt nie widział tego po raz drugi później. Żeby nie było widać. Kopuła od tego widzę, że jest ściągnięta. Okej. Przytrzymaj. Ja zejdę. Zobaczymy, ile tam jest wody i później schodzi następny. Wezmę kamerę. Dobra. Dobrze. Armatura. Kto schodzi następny? Dobra, tak wygląda mała przepompownia. Takich przepompowni w tym miejscu, w tym lesie są dziesiątki. Fajne echo jest, nie? Ale zobacz na ten beton, dotknij. Jakby wczoraj zrobiony, a ma 80-90 lat. Woda spływa rurami, zobacz. Tak z kadrami. Tutaj. Czyściutka. I z tej przepompowni, z tej małej przepompowni, wodę przepompowana do przepompowni drugiej, tak zwanej średniej przepompowni. A dzisiaj zobaczymy trzy. To są małe, są średnie i są duże. Wejdziemy do wszystkich trzech. Ale... Popatrz, tymi rurami tutaj na dole, ta woda, tymi tutaj, ta woda odchodziła do średnich przepompowni. A czy siódka, nie? Tak, kryształ. Ktoś chętny? Miejsca dużo. Można zejść na dół. Zobaczyć, też pompy były na dole. Drabinka. Tak, drabinka. Można zejść. Muszę czołować się zapalić. Ty to takiego ty na bok. Czemu? Tam jest przejście jakieś? Mało miejsca. Mało miejsca. Ale sieć pomp była, nie? Są jakieś otwory? Flansze metalowe jeszcze pozostały, rury? No są. Prawda? Czyli na coś to tutaj było. Nie ma przejścia do drugiej komory? Nie ma. Nie ma. Są otwory jakieś tam, coś tam jest widać dalej. No ta woda gdzieś tu się przesączała. Nie, nie przejdzie się. No dobra. To tam jest? No zaraz zobaczysz. Takie miejsca przyciągają poszukiwaczy skarbów. Ktoś wie, co to jest? Pamiętacie z PRL-u? Były podobne zastawy po czasach powojennych. Jak za PRL-u to popiół się wysypało. Popiół, tak.
czyli fizycznie śmietniki. I takie śmietniki też są właśnie w lasach, w górach sowich. Warto z wykrywaczem takie miejsca sobie troszeczkę przeczesać. Zobaczyć. Kinga, nie widziałaś mitycznych hybryd? Nie, na razie czysto. Nie? A tam jakieś te mechanizmy coś? Wiesz co? Idź sprawdź, czy Dariusz Kiesień miał rację tam w środku. Dobra. Co tu pisze? A ja myślę, że jakieś ziarno prawdy jednak w tym jest. Jak panowie w środku? Idziemy dalej może. Co to jest? Są pozostałości cementu klasy 500 sprowadzanego z Włoch do budowy właśnie kompleksu Rize. Skamieniały, czyli nie został jeszcze, nie został już, jak to się mówi, wykorzystany. Były tutaj wiaty takie drewniane. No niestety wiaty zostały też rozebrane i cement skamieniał. Dla przykładu zobacz. Chodźcie zobaczyć, coś wam pokażę. Jesteś duży i silny, tak? Podnieś ten woreczek. Widzisz, to nie jest kamień, tylko worek. Jesteś w stanie się do niego przymierzyć? Tak. Widzisz? I to jest worek. Dokładnie. Wyobraź sobie, że te worki miały w tamtych czasach po 60 kg, czyli były takie na nasze czasy dzisiaj nietypowe, prawda? Wbrew normom BHP. Później za PRL-u to mieliśmy worki 50-kilowe, a dzisiaj mamy 25-kilogramowe. Ale w takich workach właśnie tutaj przywożono cement. I więcej w tych lasach jest worków z cementem niż kamieni. Zobacz, co widzisz. Trochę wyobraźni. Czy widzisz twarz kobiety? Płaczącej, z otwartymi ustami. Jest piękne zdjęcie w Walimiu, w Goku. Mamy oko, oko, nozdrza i otwarte usta krzyczące. Przy odrobinie słońca, szczególnie o poranku, kiedy to słońce od wschodniej strony, o, teraz może nawet lepiej troszeczkę to widać. Z tej strony, tak. Tak, to z tej strony. Jak słońce pada, no to widać faktycznie twarz płaczącej kobiety. I to jest ciekawostka właśnie w tym miejscu na Soboniu.
Co ty na to? Robi wrażenie, nie? Jaka długość? O, następny mówił. No ładne cacko. Z boku tak to nie wyglądało. Wiem. A wam pokażę jeszcze jedno cacko. Wchodzisz? Robi wrażenie, nie? Zobacz, jaki skubaniec długi jest. Z tamtej strony już jest prawie wykończony. Już jest do parteru, można powiedzieć, do piętra. A z tej strony ma dopiero fundamenty. I ciągnie się dalej. Pytanie mam do ciebie. Pamiętasz historię, jak Dariusz, bo jak już się czepiliśmy tego Darka, ja uważam, że on nie jest szkodnikiem, broń Boże, raczej patriotą, który tutaj w swoisty sposób ciekawy reklamuje nasze góry. Pamiętasz taką historię, jak on mówił, że drzewa przywożono tutaj w beczkach, no i wszyscy się gdzieś tam do tego jakoś przychylali. Ale nabijali się z jednej rzeczy, bo powiedział kiedyś, że drzewa rosły w studniach. Widziałeś taką studnię, w której drzewa rosły? Nie widziałem takiej. Zobacz. To jest takie miejsce, można by powiedzieć, że drzewa rosły w studniach. One nie rosły w studniach, tylko w momencie, kiedy drążono tutaj sztolnie lub budowano budynki, te drzewa, ten stary las tutaj stał i w pewnym momencie, żeby nie zniszczyć tego lasu, okładano go takimi cembrowinami, ćwiartkami, zasypywano skalnym rumoszem, później znowu dokładano cembrowiny, znowu okładano skalnym rumoszem, co powodowało złudzenie, że te drzewa rosną w studniach, a tak naprawdę były chronione przed po prostu zniszczeniem podczas prac budowlanych na tym terenie. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie tutaj zauważyć jeszcze jedną, drugą taką studnię, ale zaraz jak zauważymy, to ją po prostu pokażemy. Co my tu mamy? Pięć drzewa? Pięć. Cembrowina jest? Cembrowina jest. Jest. Czyli zgadza się z tym, co było mówione? Tak. Zgadza się. A popatrz, tutaj jest rumosz naokoło. Ćwiartka cembrowiny. Tak. Tu leży. Ćwiartka cembrowiny. I tutaj jest widać, jak jest. Ona jest w jakich ćwiarteczka. Jedna, druga, trzecia i czwarta. Trochę się cofnęła. Dokładnie. Czyli prawda czy fałsz? Prawda. Prawda. 1-0 dla Darka Kwietnia. Tak jest. I pozdrawiamy Darka Kwietnia. Oczywiście.